MiG-212 Puls Synergia to inwerterowy półautomat spawalniczy przeznaczony do spawania metodą MiG-MAG oraz MMA. Jest to najłatwiejszy w obsłudze MiG-omat z synergią i pojedynczym pulsem. Proszę Państwa, na dzień dzisiejszy wybór małych urządzeń z synergią jest dosyć spory, ale proszę się zastanowić, ile z nich ma funkcję puls. Jak do tej pory funkcja pojedynczego pulsu była zarezerwowana wyłącznie dla dużych i drogich urządzeń. Dzisiaj dzięki MiG-owi 212 Puls Synergia się to zmienia. MiG-212 nie dość, że posiada funkcję puls, to jeszcze jej ustawienie jest najprostsze z możliwych. Wystarczy nacisnąć jeden przycisk i funkcja puls jest aktywna. Nic więcej nie trzeba ustawiać. Urządzenie posiada specjalny algorytm, który wraz ze zmianą prądu spawania zmienia również parametry pulsu. Co nam daje funkcja puls? Przede wszystkim można spawać cienkie blachy, to po pierwsze. Po drugie, zmniejsza się przegrzanie materiału. Odbarwienia na stali nierdzewnej są ograniczone do minimum. Zmniejszają się odkształcenia. Po trzecie, prawie zupełnie można wyeliminować odpryski. Po czwarte, można uzyskać wysokiej jakości połączenie z bardzo estetyczną spoiną, zwłaszcza przy spawaniu stali nierdzewnych i aluminium. Proszę popatrzeć na panel sterowania. Jednym pokrętłem przełącznikiem wybieramy co i jak chcemy spawać. Albo wybieramy tryb manualny MMA MiG, albo tryb synergiczny. Oddzielają to czerwone kreski, zarówno przy wyborze funkcji, jak i przy ustawieniach. Jeśli wybieramy tryb manualny, to regulujemy parametry, które są opisane pod kreską, czyli prąd spawania, prędkość podawania drutu i doregulowujemy indukcyjność. Jeśli wybierzemy tryb synergiczny, to regulujemy parametry opisane nad kreską, czyli grubość materiału. Ta grubość materiału przez moment wyświetla się na wyświetlaczu. Dostrajamy oraz regulujemy indukcyjność. Wybierając program synergiczny, wybieramy jednocześnie średnicę drutu. ALMG5 08 bądź 1, ALSI 1, stal nierdzewna 08, stal czarna 08, lutospawanie 08. Kolejna rzecz. Jednym przyciskiem decydujemy, czy spawamy z pulsem, czy bez pulsu. Tylko tyle. Urządzenie informuje nas, czy puls jest włączony kontrolką. Czy spawamy metodą MiG-MAG, czy może MMA. Tak jak mówiłem wcześniej, w trybie synergicznym wyświetlacz oprócz prądu spawania pokazuje nam też przez moment grubość materiału. Na panelu jest jeszcze przycisk testowego wysuwu drutu, który bardzo ułatwia zakładanie drutu przed spawaniem. Za podawanie drutu jest odpowiedzialny profesjonalny dwurolkowy podajnik. Fabrycznie założona jest rolka pod drut aluminiowy do średnicy 0810. W zestawie otrzymujemy również drugą rolkę do drutu stalowego, również
o średnicy 0,8-1 mm. Z tyłu znajduje się wyłącznik główny oraz kruciec do podłączenia gazu osłonowego. W zestawie z urządzeniem otrzymujemy oczywiście przewód z zaciskiem masowym. W zestawie nie ma kabla do spawania metodą MMA, ale otrzymujemy wtyk, dzięki któremu po dokupieniu kabla i uchwytu możemy sobie taki przewód łatwo zrobić. W zestawie otrzymujemy bardzo solidny uchwyt MB24, bardzo wytrzymały, fabrycznie już przystosowany do spawania aluminium. Założony jest teflon pod drut 1.0. W zestawie otrzymujemy również pancerz stalowy niebieski do spawania drutem stalowym o średnicy 0,6-0,8. Za chwilkę przejdziemy do testu praktycznego. Dodam, że urządzenie polecane jest szczególnie do precyzyjnego spawania cienkich elementów, na przykład blachy karoseryjnej, metodą lutospawanie, profili aluminiowych bądź nierdzewnych.